bazie harcerskiej w Koźle miało miejsce uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego Janowi Harubinowi, pierwszemu komendantowi chówca ZHP Kolno. Mural można podziwiać na jednej ze ścian bazy harcerskiej. Dla nas jest to bardzo ważna postać i bardzo się cieszymy, że to jest, udało się nam zrobić już w tym roku, bo tak jak wiadomo, Jan Harubin był powołany pierwszym komendantem chówca już 98 lat temu. Więc jest to bardzo dobry początek, który przybliża nas do obchodów już w stulecie. Za 2 lata wielki jubileusz, 100 lat chówca, najmniejszego w naszej chorągwi, czyli w województwie podlaskim. A się bardzo cieszymy, właśnie to już jest taki pierwszy krok do uczczenia tych naszych 100 lat. Mural przedstawia sylwetkę Jana Harubina, zasłużonego w kształtowaniu ruchu harcerskiego w Kolnie. Baza chówca zyskała nowego ducha i czuć powiew świeżości. Jan Harubin urodził się w 1898 roku w Kolnie. To społecznik odznaczony za udział w wojnie z bolszewikami, żołnierz, nauczyciel i wreszcie harcerz. To bardzo cieszy, że sięgamy po ludzi, którzy byli patriotami, którzy mieli zasługi w budowaniu małej ojczyzny, ale także w edukacji mieszkańców Kolna, powiatu kolneńskiego, którzy walczyli z najeźdźcami, którzy próbowali przeciwstawić się agresji na Polskę, których wywieziono z Polski, bo jak widać na muralu, w 1941 roku Jan Harubin zginął na terenie Związku Radzieckiego, gdzie został wywieziony po aresztowaniu w Polsce. Dobrze, że IPN przychyla się do tego, żeby takie osoby miały honorowe miejsce w naszej historii, żeby lokalnie wiedzieć o tych ludziach dużo, a dzięki temu możemy dowiedzieć się bardzo, bardzo wiele, chociaż ja jestem dumny z tego tytułu, że z wnuczkami Jana Harubina uczęszczałem do szkoły, do jednej klasy z wnuczkiem, że znam bardzo dobrze wnuczkę, która była żoną mojego przyjaciela. Znam prawnuczków Jana Harubina. Jest to ogromny zaszczyt i człowiek wtedy czuje się dumny z tego, że pochodzi właśnie z tego miejsca, w którym żył, działał i samo się realizował Jan Harubin, który jest bohaterem dzisiejszej uroczystości. To dla nas naprawdę ogromny zaszczyt. To wiąże społeczeństwo z tym miejscem, w którym żyjemy. To jest również doskonały przykład do tego, żeby brać wzorce z takich ludzi. Jan Harubin w latach 20. ubiegłego wieku założył w Kolnie 2 żeńskie i 2 męskie drużyny harcerskie. W 1925 roku został komendantem chówca ZHP w Kolnie. Był ambitny i aktywny, organizował wycieczki, biwaki i obozy. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski w 1939 roku został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Łomży. Tam ślad się urwał i jego dalsze losy nie są znane. Wydaje się pewne, że umiera w państwie sowieckim. Bardzo jestem związana, byłam całe życie związana z miejscem, w którym żył dziadek, czyli z domem, w którym mieszkała po powrocie z Syberii moja babcia. Przyznam się szczerze, że to były takie czasy, że czuło się atmosfera dziadka, czuło się, były zdjęcia z domu dziadka, babcia się za niego modliła, babcia wspominało się, natomiast to były takie czasy, że strach było cokolwiek mówić, dlatego też wyraziłam w swoim przemówieniu ogromne podziękowanie dla tych wszystkich, którzy upamiętnili postać mojego dziadka, bo tak jak powiedziałam, zostaliśmy pozbawieni nie tylko postaci dziadka, ale także pamięci o nim. Jestem niezmiernie wszystkim ofiarodawcom i pomysłodawcom za ten mural wdzięczna. I czuło się w domu po prostu, bo w babci, w jego synach było to, co dziadek prezentował. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. To również przygotowanie dzieci i młodzieży do życia, a także nauka samodzielności. Myślę, że harcerstwo nie zmieniło się zbyt wiele, pomimo zmieniającego się świata dookoła, dlatego że my cały czas służymy tym samym ideałom. Cały czas służymy Bogu, Polsce oraz bliźniemu. I to spełniamy się w każdych warunkach, w każdym czasie, czy w czasie pokoju, czy w czasie wojny. Zawsze na harcerzach można było polegać i myślę, że to jest taki nasz
rozpoznawczy znak i w ten sposób po prostu działamy przez ponad już 100 lat. Niektórzy wyobrażają sobie harcerstwo jako ciągłą musztrę i bezcelowe bieganie po lesie podczas gry w podchody. Ten, kto chociaż krótki czas należał do szarych szeregów, wie, że to jedna wielka, nieprzewidywalna przygoda. Dla Igi była to miłość od pierwszej zbiórki. Harcerką jestem od 4 lat i powiem szczerze, że zachęcili mnie do tego po prostu moi przyjaciele, którzy zaczęli właśnie działalność harcerską trochę wcześniej i no trochę pod presją dałam się namówić na pierwszą zbiórkę, no i to była po prostu miłość od pierwszej zbiórki. Dużo się mówi o braterstwie w harcerstwie, ale to naprawdę czuć, że po prostu wszyscy jesteśmy w takiej bardzo zażyłej relacji, dogadujemy się świetnie, świetnie nam się współpracuje, też jesteśmy dosyć no, małą społecznością, także te więzy między nami są naprawdę bardzo trwałe i takie prawdziwe. Jeśli chcesz przeżyć wiele przygód, zyskać wielu przyjaciół oraz odnaleźć sobie pasję, to szare szeregi są do tego świetnym miejscem. Mural, który znajduje się w bazie harcerskiej w Koźle, wykonał Mateusz Wróblewski.